Mały Citroën cieszy oczy stylistyką nadwozia, zwłaszcza jeśli za dopłatą 850 zł zdecydujemy się na niecodzienny kolor niebieski Botticelli. Jednak patrzenie sprawia przyjemność także wtedy, gdy się w nowym C3 siedzi. Mamy na myśli panoramiczną szybę Zenit. Zachodzi ona nad głowy siedzących z przodu, umożliwiając obserwację tego, co nad nami. Zresztą dzięki dużym powierzchniom szyb widoczność we wszystkich kierunkach okazuje się bardzo dobra. A co z praktycznością? Z przodu miejsca jest wystarczająco, ale na tylnej kanapie wysocy pasażerowie będą się czuli przeciętnie z powodu braku przestrzeni nad głowami. Zamontowany pod maską testowanego auta 90-konny silnik diesla świetnie sprawdza się podczas codziennej jazdy. Pierwszą jego zaletą jest cicha praca. Zamiast typowego klekotu słychać tylko delikatne pomrukiwanie. Dynamiczna jazda nie objawia się nadmiernym wzrostem hałasu. Jednak przede wszystkim na pochwałę zasługuje dynamika jednostki napędowej. Wprawdzie nie ma co liczyć na sportowe osiągi, ale 11 sekund do setki to dobry wynik. Powody do radości daje również działanie skrzyni C3. Biegi włącza się precyzyjnie i bez haczeń. Układ jezdny francuskiego malucha nastawiony jest przede wszystkim na komfort. Wszelkie nierówności są pochłaniane znacznie lepiej niż u rywali. Na szczęście auto nie ma nadmiernie miękkiego zawieszenia i pozostaje stabilne podczas jazdy na zakrętach. Jednak wszelkiego rodzaju sportowe zapędy kierowcy tłumi układ kierowniczy, nie dający należytego wyczucia. W testowanej wersji Exclusive w standardzie znajdziemy 6 poduszek powietrznych, aluminiowe felgi, automatyczną klimatyzację, radio z MP3 i sterowaniem z kierownicy, a w wyposażeniu opcjonalnym m.in. nawigację za 5200 zł oraz skórzaną tapicerkę za 5000 zł. Z uwzględnieniem obecnych rabatów C3 1.6 HDi Exclusive kosztuje 58 800 zł.